Siemano graczu, pod ostatnim odcinkiem z tej serii zalaliście mnie falą komentarzy z bardzo fajnymi grami na telefon. Trudno mi było wybrać tylko kilka czy nawet kilkanaście z nich, dlatego dziś zobaczycie gigantyczną paczkę 30 gier na telefon od widzów. Gry będą przewijać się szybciej niż zwykle, a ty będziesz mógł znaleźć wiele super gier. Polecam wziąć jakiś notes do ręki, byś mógł to sobie wszystko spisać. Myślę, że warto oglądać do samego końca i to bez przewijania, bo szkoda by było, gdybyś ominął jakąś mega grę. No to zapraszam cię w podróż po mobilnej rozrywce, którą zaserwowali moi widzowie. Zanim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej super gry. O, ja cię kręcę, fantastyczna gierka, jest mega trudna w sterowaniu, ale warto to opanować, bo frajda z rozgrywki jest nieziemska. Chodzi tu głównie o to, by wykonywać najznakomitsze akrobacje, za które dostajesz punkty. Im większy wynik osiągniesz, to oczywiście lepiej. Same akrobacje są spoko, ale to co sprawiło, że szczęka mi opadła, to system obrażeń, jeżeli tak to można nazwać. Gdy źle wylądujesz, a twój samochód będzie miał dachowanie, gra uwzględnia to i potem będziesz jeździł bardziej zmasakrowanym wozem, no sztos. Taki mały element, ale ja to bardzo doceniam, bo super jest widzieć takie konsekwencje swoich decyzji, taki feedback, co nie? Genialna sprawa, gorąco polecam razem z moimi widzami. Gra wyścigowa, gdzie będziesz mógł zasiąść za sterami przecudownych i realistycznie wykonanych maszyn. W walce o pierwsze miejsce nie ma żadnych zasad, dlatego bez zapiętych pasów weź udział w ekscytującej zabawie, w której jest kilka różnych trybów. Każdy ma w sobie dużo do zaoferowania. Ciekawe, że nigdy wcześniej nie słyszałem o tym tytule, bo jest naprawdę świetny. Uwielbiam takie gry, wiesz? Proste w zasadach, trudne w obsłudze i wciągające na maksa. Jest to tytuł wyścigowy, który ma mocno zręcznościowy charakter rozgrywki. Naciskając w ekran dodajesz gazu, za to na zakręcie musisz puścić palec, bo inaczej twoje auto nie wyrobi się właśnie na tym zakręcie. Do dyspozycji masz wiele trybów gry, w tym multiplayer, a to ekscytujące przeżycie sprawdzić się przeciwko innym graczom, tym bardziej, że każdy ma równe szanse. Gra akcji i platformówka 2D w jednym. Grasz tutaj standardowo jako jeden z ocalałych, który musi walczyć nie tylko z umarłymi, ale również z innymi, którzy ocaleli. Dobrze wiesz, że w tym świecie moralność schodzi troszeczkę na drugi plan, liczy się tylko i wyłącznie przetrwanie. Rozgrywka jest widowiskowa i łatwa w obsłudze, będziesz się tutaj na pewno świetnie bawić. To jest ciekawa gra, nawiązuje do bardzo popularnego serialu, którego jeszcze kurczę nie obejrzałem. A ktoś z was to widział? Jest to o nauczycielu, który stał się dealerem na no niezłą skalę. Tutaj możesz pobawić się w coś podobnego. Jest to gra strategiczna znów, w której budujesz swoje nielegalne królestwo. Gra jest przyjemna dla oka, gra się w nią łatwo, a szereg możliwości rozwijania się i ulepszania swojego interesu jest atrakcyjne i wciągające. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że ci się to spodoba. Gra jest mega kolorowa i oferuje mocno zręcznościową zabawę. Przesuwając się w prawą stronę ku ukończeniu poziomu, będziesz wykonywać przeróżne akrobacje kotem, którym właśnie sterujesz. Twoje zadanie za każdym razem jest takie samo: przejść level, zachowując swoje punkty życia i zbierać monety oraz inne istotne elementy, które pojawiają się na planszy. Baw się dobrze. Gra, w której wcielasz się w hiszpańskiego zapaśnika. Twoim celem jest wystrzelić się, korzystając z lin na ringu i polecieć jak najdalej. Gdy będziesz się zbliżał do ziemi, możesz odbijać się od takich żelkowych misiów, które zadziałają trochę jak trampolina. Dzięki nim i innym elementom, które pojawią się również na niebie, będziesz mógł osiągnąć lepszy wynik. Zasady są bardzo proste, po prostu leć i próbuj pobijać swoje poprzednie wyniki. Po każdym zatrzymaniu się będziesz mógł ulepszyć swojego zapaśnika, dzięki czemu zdołasz polecieć jeszcze dalej przy następnym podejściu. Fajna i bardzo prosta giera, dobra na chwilę nudy. Przekozacka gierka. Ten tytuł pokazuje, że pikselowe gry potrafią wciągnąć i zachwycić czasem nawet bardziej niż napakowane ogromną rozdzielczością produkcje. W grze będziesz poruszał się po najciemniejszych zakamarkach lochów, gdzie czeka cię niebezpieczeństwo na każdym rogu. Na szczęście masz się czym bronić, bo twórcy zaoferowali szereg arsenału, który możesz wziąć w swoje ręce. Tworzone levele są generowane losowo, więc nigdy nie będziesz grał dwa razy w to samo. No, cudowna sprawa.
mocno polecacie tę grę zaprojektowaną przez Cyber Mariana. Bardzo fajna sprawa, że twórcy biorą się za tworzenie gier na telefon. Też kiedyś wyprodukuję coś swojego. Pomożecie mi, co nie? No dobra. A jeżeli chodzi o ten tytuł, to jest stworzony w bardzo fajny, satyryczny sposób, ukazując najpopularniejsze rzeczy polskiego internetu. W dzień zbierasz złom i ulepszasz swoją bazę, a w nocy nadchodzi czas testu, gdzie memy atakują twoje schronienie. Twoim zadaniem jest oczywiście się z nimi rozprawić. Warto spróbować się w to pobawić, moim zdaniem. Gra wygląda naprawdę spoko. Słuchaj, jeszcze nie grałeś ten tytuł? Jeżeli rzeczywiście nie, to nie zwlekaj. Zanotuj sobie ten tytuł i po obejrzeniu tego filmu zrób to jak najszybciej. Gra ma fajny, horrorkowy klimat, gdzie ty jako ocalały musisz uwolnić się z posesji psychopaty, naprawiając generatory, które otworzą główną bramę. Możesz również wcielić się właśnie w tego psychopatę i łapać innych graczy. Wszystko to, jak widzisz, dzieje się na arenie multiplayer. Widzę, że mroczne klimaty też nie są wam obce. Oto kolejny tytuł w mrożącym krew w żyłach klimacie. Twoim zadaniem jest zapewnić żywot przerażonym istotkom, które aktualnie przebywają w czymś, co wygląda jak, no nie wiem, kraina koszmarów. Twoim głównym zadaniem będzie eliminować potwory oraz ratować zbłąkanych właśnie ocalałych. Myślę, że ten tytuł to ciekawe odświeżenie gier tego typu. Warto spróbować. Bardzo ciekawy menadżer piłkarski. Będziesz tutaj rozwijał własny klub, jednak zasady fair play odchodzą troszeczkę na dalszy plan, a wygrać trzeba za wszelką cenę. Dlatego często będziesz musiał uciekać się do podstępnych sztuczek, które mają na celu osłabić przeciwnika. Istny kryminalistyczny klimat, którego jeszcze nie widziałeś w tego typu grach. Warto się tym zainteresować, bo gra naprawdę ciekawie i oryginalnie podchodzi do tego tematu. Okej, są tu jacyś fani The Walking Dead? Czeka nas naprawdę mega przygoda, szczególnie teraz, gdy jest ciepło na dworze i można sobie spokojnie pobiegać po okolicy, by zabijać zombie i walczyć o przetrwanie. Bo model rozgrywki, jak widzisz, podobny jest do Pokémon Go. Cała rozgrywka dzieje się w twojej okolicy, gdziekolwiek jesteś, możesz wchodzić w interakcję z otoczeniem, budować własne schronienie i znajdować ocalałych. Jest to coś, co chętnie wypróbuję w te wakacje i tobie też polecam to zrobić. Tutaj natomiast piłka nożna w wydaniu zwierząt. Bardzo fajna gra, która szybko zdobywa rzesze fanów. Każdy zwierzak w swojej drużynie ma swoje unikalne cechy, które warto poznać, bo są one istotnym elementem tego, by wygrać mecz. Wszystko dzieje się bardzo szybko, czasem nawet chaotycznie, ale nie da się zwieść. Taktyka jest tutaj bardzo ważna. Swoich zawodników możesz wrzucać, że tak powiem, na boisko dzięki manie, która stopniowo odnawia się w trakcie meczu. Pierwszy, kto strzeli 3 bramki, wygrywa. Super gra, o której wspominałem też ostatnio, nie jest doskonała, bo jest jeszcze w fazie beta, ale przynosi na ekrany naszych telefonów bardzo pomysłową rozgrywkę online. Na razie dostępne są tylko dwa tryby. W pierwszej twoja drużyna musi znaleźć fragmenty mapy i eskortować znalezioną skrzynię na swój statek, a drugi tryb to klasyczny deathmatch. W obu oczywiście jest wiele akcji. Dawno temu pokazywałem zestawienie tą grę i fajnie, że mi ją przypomnieliście. Jest to MMORPG osadzony w klimatach dzikiego zachodu, gdzie nieumarli wędrują po amerykańskich pustkowiach. Na początku twoim celem jest jedynie przetrwanie, natomiast później, gdy przystosujesz się do porządków nowego świata, będziesz dążyć do bardziej ambitnych celów, a w tym na przykład budowa domu. Mapa jest spora i pełna innych graczy. Jest to platformówka, gdzie będziesz mógł posterować uroczym, małym złodziejaszkiem, a waszym wspólnym celem jest dostać się do wszystkich lochów świata, aby ukraść jak najwięcej skarbów. Waszą jedyną bronią jest zwinność. Tytuł opiera się na zabawie multiplayer, gdzie lochy i pułapki w nich zawarte są rozstawione przez prawdziwych graczy. Ty również będziesz miał swój pokój ze skarbem, który musisz uzbroić w pułapki, by nikt nie zdołał zabrać ci twoich klejnotów. Proszę bardzo, mamy tutaj strzelankę wojenną, którą poleca nam dziewczyna. Ciekawa sprawa, co nie? World War Heroes jest multiplayerową grą, podobną swoim zarysem do Battlefielda 1. Tu też wszystko kręci się wokół II wojny światowej, gra rzeczywiście wygląda prześlicznie i jeżeli masz niezły telefon, to graficznie ten tytuł może cię olśnić. Rozgrywka jest również bardzo fajna, serdecznie polecamy.
ktoś z was kojarzy Power Rangersów, to bardzo stary serial. Mi jest bardzo przyjemnie popatrzeć na walczące postaci z tego uniwersum. Gra jest oczywiście bijatyką, gdzie przejmujesz kontrolę nad wszystkimi Rangersami, w zwyczajnych i wyposażonych zbrojach. Walki są bardzo widowiskowe, ruchy postaci płynne, a śliczna grafika i efekty wizualne sprawiają, że miło się na to wszystko patrzy. Myślę, że warto spróbować, jeżeli szukasz dobrych bijatyk innych niż Mortal Kombat. Grałem w to ostatnio na live'ie, poleciliście mi to i muszę powiedzieć, że gra jest na pewno mega śmieszna. Nie potrafiłem się odnaleźć w sytuacji, gdy ja sam z bronią musiałem rozwalać czołgi i samoloty, które miały mnie na hita praktycznie. Ale pod względem graficznym gra jest naprawdę ciekawa. Ten tytuł również jest w fazie beta, więc końcowy efekt będzie na pewno o niebo lepszy. Rzeczywiście gra podobna trochę do Overwatcha, fani mogą już zacierać ręce. Do dyspozycji masz wielu bohaterów, którzy są oczywiście do wykupienia, rozgrywki są dynamiczne i trwają około 5 minut. Nawet nie wiesz, ile może się wydarzyć w tym czasie podczas tej zabawy. Gra wygląda bardzo ładnie, szczególnie podobają mi się modele broni, spróbuj, być może tobie też się spodoba. Ciekawa kolorowa gierka w stylu Tower Defense, zdecydowanie, jeżeli ktoś lubi tytuły z gatunku obrona wieży, będzie po prostu zachwycony. Wiele dzieje się na ekranie, a efekty specjalne pojawiające się w tej barwnej grafice wyglądają świetnie. Rozwijaj się, myśl taktycznie i przede wszystkim nie daj się pochłonąć przeciwnikom. Powodzenia! Proszę bardzo, kolejna kolorowa giera, w której sporo się dzieje. Jak sam tytuł wskazuje, rozgrywka tutaj jest mocno taktyczna, jednak bez przesady, nie będziesz musiał być Napoleonem Bonaparte, by móc się tutaj sukcesywnie bawić. Gra skupia się na przewodzeniu swoich jednostek, przejmowaniu punktów i tego typu rzeczy. Na pewno dasz sobie radę, mało tego, będziesz w tym świetny. Kurczę, wy chyba naprawdę jesteście fanami gier strategicznych, no o czymś nie wiedziałem? W tym zestawieniu jest mnóstwo gier, gdzie trzeba użyć mózgownicy do tego, by odnieść końcowe zwycięstwo. No i nie inaczej jest tutaj. Masz swoje postacie, które rozstawione są na szachownicy. Nie są to jednak zwykłe pionki i nie jest to zwykła szachownica. Dziać się tutaj będzie naprawdę sporo i gdyby szachy w prawdziwym życiu wyglądały tak widowiskowo, to bym chętnie nauczył się w nie grać, wiesz? Serdecznie polecam ci ten tytuł, który z kolei został polecony przez moich Napoleonów. No, to teraz jest coś z ostrym pierdzielnięciem w stylu GTA 5. To co widzicie, to jeden z najlepszych tytułów na telefon, jeżeli chodzi o otwarty miejski świat. Możesz tu zrobić niemal wszystko. Zarobić kupę szmalu i wybudować swoją rezydencję. Możesz uciekać przed prawem i szaleć po ulicach miasta swoim Mustangiem. Możesz skompletować szeroki arsenał broni i wiele, wiele innych aktywności czeka na ciebie w tej grze. Baw się dobrze. Na teraz to tyle, ale czeka cię jeszcze wiele gier, których nie możesz przegapić. Kliknij w playlistę i przenieś się do świata mobilnej rozrywki. Do zobaczenia, mordeczko, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!